metoda ustalania wieku pewnych przedmiotów, zwana metodą datowania węglem, opiera się na tym, że każdy organizm żywy wymienia węgiel z otoczeniem i w każdym tym organizmie ustala się stały poziom węgla, ale węgiel ten to izotop trwały C12 oraz izotop promieniotwórczy C14. Organizmy żyjące w danym środowisku zawierają ściśle określoną ilość węgla C12, jak i węgla C14. Po śmierci organizmu przestaje zachodzić wymiana węgla z otoczeniem. W związku z powyższym ilość węgla w tym organizmie C12 izotopu trwałego nie ulega zmianie, ale wciąż maleje ilość izotopu promieniotwórczego C14. Badając próbkę, zlicza się liczbę atomów węgla C14 promieniotwórczego, czyli znajduje się N jąder izotopu promieniotwórczego w danej chwili. Ilość jąder promieniotwórczych N0 w chwili, gdy organizm ten przestał żyć, rozwijać się, oznaczamy przez N0. Ona jest taka, jak w organizmach żywych, znajdujących się w danej chwili w danym środowisku. Tak określamy N0. No to w prawie rozpadu promieniotwórczego, znamy jeszcze czas połowicznego zaniku, możemy obliczyć więc czas, jaki upłynął od momentu, kiedy ten organizm, którego próbkę badamy, przestał żyć. Przekształcamy prawo zaniku promieniotwórczego, a następnie logarytmujemy obie strony tej równości i wyznaczamy czas t. Odczytujemy logarytmy, podstawiamy, dzielimy i znajdujemy, iż próbka, którą zbadano, ma ponad 9000 lat.